Przepraszam bardzo za możliwość zabrania głosu. Muszę tu dojść do poziomu, trochę się zniżyć, ponieważ mój przedmówca był trochę większy ode mnie. I nie wiem, czego przybiję niestety poziomem wykładu. W każdym razie postaram się być to również, żeby to było no, równie nie nużące, może jakoś tak, żeby to było dla Państwa również przyswajalne. Nie będę używał może znanego mi, nazwijmy to ulubionego, żargonu wojskowego, mówiącego o różnego rodzaju dywizjach, brygadach, korpusa i tak dalej, dlatego to zrobię jakoś tak bardziej przyswajalnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o samych tychże oficerów armii rosyjskiej, którzy znaleźli się w powstaniu. Jest to o tyle ciekawe, że zawsze możemy sobie myśleć, jak oni tam w ogóle trafili, czy to byli Polacy, czy nie Polacy, czy byli patriotami, czy nie byli patriotami. Przyznam się, że badania na ten temat były częściowo prowadzone. Niestety, możemy tylko liczyć na podstawie, źródłowo jest to oparte tylko na głównie materiałach śledczych, które zachowały się, były wykonane przez różnego rodzaju komisje śledcze rosyjskie. Czyli i na podstawie tego możemy zobaczyć sobie, ile to mniej więcej było osób. Według wyliczeń obecnego tutaj pana profesora Wiesława Cabana, Nestora, jeżeli chodzi o te badania, czy w tymże zakresie, było to z oficerów armii rosyjskiej, którzy byli wtedy założonym w Królestwie Polskim, było to około 10% i to jest czasami trochę na wyrost albo i nie. Ale tutaj dochodzimy do pewnego, nazwijmy to, problemu. Ponieważ ci wojskowi to byli ci wojskowi czynni, a dochodzą jeszcze tak zwani wojskowi dymisjonowani. I teraz powiem właściwie, co to jest za różnica w tym właśnie czynnym a zdymisjonowanym. Czynny to jest ten, który był faktycznie rzeczywiście wtedy w służbie tej czynnej, był waszym porucznikiem, kapitanem, waszym tam rotmistrzem i rzeczywiście służył w tejże armii w chwili wybuchu powstania. Dymisjonowani to są ci, którzy podali raport o dymisję i odeszli, jak to się mówi, do cywila. Teraz byśmy podzieli w stan spoczynku, do rezerwy i tak dalej. Wtedy po prostu było tylko jedno sformułowanie dymisja. Oczywiście z tejże dymisji można było również trafić z powrotem do armii, kiedy się podał raport do przełożonych i można było być znowu reaktywowanym jako czynny oficer. I jeżeli chodzi o badania dotyczące ilościowo sprawy związane z ilością tych osób, tutaj dochodzimy do pewnych dość zaskakujących wniosków. Jeżeli chodzi o dymisjonowanych żołnierzy, jest ich często w oddziałach postaci więcej, parokrotnie, niż tych czynnych. Powiem od razu konkretne dane, bo to przejrzyłem sobie pewnego rodzaju jedno źródło, które znajduje się w archiwum w Wilnie. Państwo wybaczą, że skorzystam z okularów. Syndrom zbyt krótkiej ręki wychodzi. I w tymże właśnie dokumencie, który liczy dokładnie, tu Państwu nie skłamał, 318 kart obustronnie zapisanych, jest tam dokładnie informacji o 2363 osobach, które zostały, alfabet sporządzony dla oddziału, czy tam wydziału sądowego, sztabu wileńskiego, okręgu wojskowego od momentu wybuchu powstania do 1 maja 1864 roku. I z tychże właśnie osób, które tam się znajdują, są to głównie oczywiście powstańcy, uczestnicy powstania, głównie mężczyźni, ale zaraz też parę kobiet. Oprócz powstańców też są różnego rodzaju przestępcy kryminalni, którzy byli ukarani za różnego rodzaju rozboje, bądź tak zwaną nieubłaganą nadjożność, czyli nieprawomyślność. Wśród tejże właśnie grupy udało mi się odnaleźć, przynajmniej wynotować, 8 osób czynnych zawodowo wojskowych, natomiast dymisjonowanych, które się przyłączyli do powstania, było aż 40. Jest to pewnego rodzaju, dla mnie było to pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ potem sobie myślałem, jak to możliwe, że ci wszyscy dymisjonowani oficerowie jakoś tam się znaleźli. Były to z reguły osoby młode, około 20, max 30 lat, maksymalnie 36. W rangach mniej więcej praporszyk, mniej więcej rotmistrz bądź kapitan. Państwo wybaczą pewnego rodzaju tutaj, jeżeli chodzi o ten pierwszy stopień oficerski, czyli praporszczyka. Tutaj to rozgraniczam dlatego, że używane w Rosji określenie nazw stopnia chorąży dotyczyło tylko wojsk kozackich, natomiast praporszczyk tych właśnie wojsk normalnych, liniowych. I był to tak zwany właśnie pierwszy stopień oficerski. Jeżeli chodzi właśnie o tych, że właśnie
osoby dymisjonowane, przeważnie one były w tych stopniach niższych z racji wieku tego, a też przy okazji również tego, że kończyli służbę wojskową dość szybko. To było związane z tym, że od czasu Mikołaja I istniał specjalny ukaz, który nakazywał przynajmniej jednemu synowi z rodziny polskiej bądź szlacheckiej służbę państwu rosyjskiemu. Czyli to będzie, załóżmy, w randze na urzędzie cywilnym czy na wojskowym, stąd właśnie ta obecność tychże Polaków. Sądząc po wieku i doświadczeniu tychże właśnie osób, przeważnie byli to chyba weterani wojny krymskiej, tudzież, załóżmy, wojny kiedy na Kaukazie, bo tacy też się zdarzali. Z reguły były to osoby wyznania katolickiego, niekiedy są też i prawosławni, i protestanci, ale jest to właśnie, są to głównie katolicy. Choć nie zawsze na to wskazuje nazwisko. Na przykład Cegły von Manteuffel, tudzież, załóżmy, porucznik Pisani, to miał oczywiście wcześniej korzenie włoskie, natomiast jeżeli chodzi o wyznanie, pochodzenie oraz imiona, jakimi się posługuje, widać, że jest to wtedy ewidentnie Polak, z racji nawet tego, że przyłączył się do powstania. Jeżeli chodzi o sam sposób oceny tychże osób przez władze śledcze, traktowano ich w dwóch kategoriach, czyli doszło tych właśnie czynnych, traktowano w sumie jako osoby, które jednak złamały przysięgę złożoną carowi na wierność przy okazji, ale to jest też o tyle pewnego rodzaju kruczek prawny, że nie składano jej bezpośrednio na wierność cara Aleksandra, czy załóżmy Mikołaja, tylko po prostu składano ją na wierność władcy i oczywiście przysięgano na Boga Wszechmogącego i była cała ta formułka, nazwijmy to, z tym związana. Każda taka przysięga w tym momencie była złamaniem tegoż właśnie tejże przysięgi właśnie i wyznaniowo, i załóżmy, i w sumie tejże właśnie podległości, nazwijmy to, służbowej. Jeżeli chodzi o osoby dymisjonowane, ta przysięga wtedy już i tak nie obowiązywała. To się wiązało też z tym, że te kary były niższe. Jeżeli chodzi o sprawy związane z osobami, które zostały osądzone przez te właśnie sądy polowe, przyznam się, że wydaje mi się, że wysokość kar niekiedy zależała od zasług oczywiście tegoż powstańca schwytanego, ale też chyba i od, widzimisię, charakteru bądź złego lub dobrego dnia tego, który go sądził. Oczywiście był też, oczywiście dotyczyło to też nakazów idących z góry, czy to właśnie do gubernatora Murawiowa, czy potem od Fiodora Berga, czy innych osób, które te powstanie walczały. I tam były specjalne, nazwijmy to, pewnego rodzaju elementy, które można było te osoby albo dowartościować, albo i potraktować jako, załóżmy, deserterów, bądź, załóżmy, przeciwników, bądź jako przestępców. To się wiązało z tym, że te osoby, które były bardzo zasłużone i władzy rosyjskie wtedy bardzo się sprzeciwiły, były skazywane na śmierć i wybierano dla nich formę śmierci, czyli, załóżmy, przez powieszenie, czyli tak by się wieszało przestępców, a nie normalnych żołnierzy. To na przykład dotyczyło czy Zygmunta Padlewskiego, Romualda Trauguta, czy na przykład Zygmunta Sierakowskiego, a na przykład osoby o mniejszego kalibru, tak to nazwijmy, powstańczego, były normalnie rozstrzeliwane. Trochę to brzmi, może nie groteskowo, prawie jak horror, ale niestety takie to były czasy. Ale na przykład przyznam się, że ja myślałem, że każdy oficer czynny był rozstrzeliwany i schwytany i osądzony. I się okazuje, że nie. Również zależało to od tego, czy osoba taka była schwytana z bronią w ręku i prowadziła czynną walkę z siłami rosyjskimi, uzbrojona, czy na przykład tylko nawoływała do buntu, czy czegoś innego. Pewnego rodzaju kaliber przestępstwa warunkowało to, jak go wtedy ukarano. Czyli niekiedy mogło to być zesłanie na 12 lat katorgi, załóżmy, jakieś tam w kopalniach, niekiedy było to 20 lat, albo załóżmy, ten czas nie był określany. Ale niekiedy też są przypadki, kiedy osoby tylko po prostu, nawet prowadzono postępowanie wyjaśniające, co też mnie niekiedy dziwiło, ale są takie przypadki. I na przykład niekiedy, jeżeli tylko, załóżmy, osoba kogoś dowiozła albo pomogła w czymś, nazwijmy to, mało znaczącym, wtedy mogła być tam, może nie uniewinniona, ale skazana głównie na jakiś tam pobyt w guberniach odległych bądź pod nadzorem policji. Jeżeli chodzi o osoby tychże dymisjonowanych, które zostały złamane, tam również przeważa oczywiście kara zesłania na katorgę na Syberię. Głównie, najczęściej tam pada wyrok, to jest około 12 lat
katorgi w kopalniach, bądź załóżmy w prasach, na tzw. zawodach, zakładach, tam to różnie tłumaczono. I potem, jeżeli ktoś był załóżmy mniejszego kalibru przestępcą, wtedy otrzymywał 6 lat takiejże właśnie kary. Niekiedy był tylko skierowany na pobyt czy zamieszkanie w odległych terenach cesarstwa. Natomiast niektórzy tylko byli w sumie kierowani pod nadzór policyjny, ale też załóżmy w jakichś tam większych miastach. Jeżeli chodzi o osoby, które tam się trafiły, tzw. młodocianych albo słuchaczy szkół wojskowych, czyli tzw. junkrów bądź kadetów, tam dochodzimy do tego, że również w zależności od tego, czy kogo schwytano z bronią w ręku, czy był załóżmy dowódcą oddziału, tudzież załóżmy czegoś innego, bądź tego się przyczyniał do działalności partyzanckiej, wtedy również ta skala kar była różna. Przyznam się, że kiedyś doznałem pewnego rodzaju takiego zimnego dreszczu, który przyszedł mi po plecach, kiedy przeczytałem, że jednego młodego kadeta w wieku chyba 16 lat za udział w powstaniu styczniowym skazano na służbę w batalionie liniowym nad Amurem i tam go wysłano bezterminowo. Przyznam się, że tak myślę sobie, 16-latek. Małe powstanie, które trafia właściwie w sumie nad prawie że pod Kamczatkę, ale no niestety takie tam wtedy były te kary. Jeżeli chodzi o sprawy takie, skąd ci właściwie ludzie się wywodzili właściwie tego, były to przeważnie oczywiście rodziny szlacheckie, ale przyznam się, że wśród tej właśnie grupy wojskowych czynnych, a nawet tych dymisjonowanych, jest prawie, jest szczerze mówiąc, tak zwana elita armii, czyli absolwenci Akademii Sztabu Generalnego, czy absolwenci Akademii Artyleryjskiej. Jest to o tyle ciekawe, że Dmitry Milutin, czyli ówczesny minister wojny, w swoich pamiętnikach wymienia około 8-9 nazwisk absolwentów Akademii Sztabu Generalnego. Jednak jak się przyjrzałem dokładniej w te wszystkie wykazy, się okazało, że było ich trochę więcej. Często były to osoby, które załóżmy przed wybuchem powstania się podały do dymisji. Na przykład to był podpułkownik Aleksandrowicz, który po prostu wtedy był dymisjonowanym podpułkownikiem Sztabu Generalnego i był w sumie jako osoba dymisjonowana, zesłana tylko na Syberię, a nie postawiona pod ścianę. Jeżeli chodzi o osoby inne, tam oczywiście również mamy właśnie osoby czy z Wierzdowskiego, czy z Stella Sawickiego, którzy przeżyli powstanie i oczywiście potem emigrowali, ale na przykład są przypadki, kiedy źródła nam nie do końca pozwalają zidentyfikować daną osobę. Trafił mi się taki przypadek, przyznam się, no niedawno. To był dokładnie jeden z dowódców powstania w Płockiem, nazywał się Jan Turowski. I sięgnąłem do źródeł drukowanych, które są oczywiście dostępne w języku polskim najpierw. No i się okazało, że Józef Turowski był, Jan Turowski był tymże właśnie następcą Paderewskiego w sumie w Płockiem i że skończył Akademię Sztabu Generalnego. Tak. I potem się okazało, że zacząłem szukać wykazy tych absolwentów, bo patrzę, mówię, no jest Turowski, ale inna formacja, bo zamiast piechoty jest artyleria. Potem zajrzałem do różnego rodzaju wykazów absolwentów tychże właśnie Korpusu Kadetów, które ukończyli, się okazało, że jest dwóch Turowskich. Jeden Józef i drugi właśnie Jan. Czyli teoretycznie mogłyby się, jeżeli byśmy wzięli pierwszą literę imienia, jest to samo, ale potem się okazało, że jeden był w piechocie, drugi był w artylerii. No i teraz pytanie, który jest który? Bo w sumie tak, według wykazu tego właśnie Akademii Sztabu Generalnego, tenże Turowski, który ukończył tąże Akademię, to był członkiem artylerii, a nie piechoty. Potem dzięki internetowi i nieoficjalnym jeszcze kontaktom ze wschodem pytałem się kolegi, czy mógłby mi znaleźć spis służby takiego Turowskiego. No i znalazł mi ten właśnie tego pierwszego, tego Jana, który był tymże naczelnikiem wojennym. I się okazało, że Akademii on nie skończył i to był właśnie ten. Natomiast to myślę, no to pewnie się pomylili, bo w sumie to nazwisko Turowskiego figuruje i w pamiętnikach Milutina i potem jest w takim wielotomowym wydawnictwie 100 lat Ministerstwa Wojny w Rosji i tak dalej, i tak dalej. No i w sumie się okazało, że pewnie stworzono z dwóch osób jedną, która potem figuruje w czymś takim. Potem jeżeli chodzi o tego właśnie Turowskiego, w polskich materiałach potem jest, że służył w gwardii, a nie służył. Był w grandierach, trochę niższa formacja. Potem służył Akademii Sztabu Generalnego, mówi, nie skończył, bo skończył tylko tą normalnie właśnie Szkołę Konstantynowską, albo załóżmy tak zwany Pułk Szlachecki. No i potem oczywiście jakby się tak wzięli, zauważyli, to wszystko się okazuje, że tam jest trochę niejasności, które o tym mówią. Potem pisząc ten właśnie o jego kolejnych losach, tenże Jan Turowski sam złożył raport, czy podał się do dymisji, ale z wojsk powstańczych już,
stwierdził, że jednak on się trochę nie nadaje, bo podał przyczynę słabego zdrowia. Pamiętnikarze twierdzą, że po prostu lubił się lansować, jak teraz się mówi. Wszędzie jeździł po różnego rodzaju dworach, pokazał się, że jest naczelnikiem, wszyscy mu tam wspaniale tam czapkowali. On pisał wspaniałe raporty do Wydziału Wojny Rządu Powstańczego. No, oczywiście wszystko było ładnie. Natomiast się potem okazało, że stwierdzili, że ale tak w sumie dowódca to on jest nijaki. Także w sumie i były różne tarcia, w każdym razie były skargi na niego, podał się do dymisji. I tenże właśnie Turowski potem się udał na leczenie do chyba Drezna, z Drezna trafił do Berlina, potem do Paryża, tam było kilka lat i potem już powrócił do kraju i od lat chyba 68 roku przebywał w Krakowie, gdzie potem był, oczywiście podają informację, że był urzędnikiem magistratu. Przynajmniej się przejrzałem wszystkiego rodzaju te tak zwane schematyzmy bądź schematyzmy, jak to się niekiedy mówi. No i na żadne stanowisko w magistracie on nie figurował. Natomiast był jako urzędnik banku kredytowego, który był również tam, ale w sumie na tym, że właśnie stanowisko. To się okazało, że pewnego rodzaju legendy, rodziny nie zawsze się pokrywają z tymi elementami. Jeżeli chodzi o innych... Dużo mam się czasu? Jeszcze 3 minuty. O Jezu. Boli. To postaram się streścić. W każdym razie sama w ogóle grupa tychże oficerów jest bardzo ciekawa. Przyznam się, że powiedziałbym, że mamy tam przypadki od Łotrów do Świętych. Łotrów, bo oczywiście mogli być łobuzami, gdzieś tam się nie sprawdzić, czy to jako patrioci, czy załóżmy jako nawet kryminaliści. Natomiast Świętych i tu jest prawda, tutaj nie żartuję, mamy tutaj oczywiście jednego Świętego. Świętego Rafała Kalinowskiego, dokładnie, jako Józef, dokładnie tak. I tutaj możemy powiedzieć, że mamy tutaj przekrój wspaniały. Jeżeli chodzi właśnie o tę osobę, przyznam się, że o te w ogóle osoby, to jacy oni byli, zależy od tego, jak się znaleźli w warunkach, jaki wynieśli z domu po prostu różnego rodzaju bagaż kulturowy czy etyczny nawet. I przyznam się, że te badania prowadzimy, chyba mam nadzieję, że w końcu je jakoś doprowadzimy do końca, bo jest to w sumie naprawdę ciekawe, pokazujące nam niekiedy całkiem inne problemy, a przede wszystkim dylematy etyczne. Jakby się spojrzeli parę życiorysów, typu na przykład Stella Sawickiego czy Sierakowskiego, jak oni po prostu myśleli, czy tego pytania warto iść, czy nie, szans nie ma. Jako zawodowi wojskowi, kształceni w Akademii Sztabu Generalnego wiedzą, jak się robi całą wojnę, jak się prowadzi, struktury i tak dalej, widzieli, że no nie damy rady, ale potem się okazało tak, no Sierakowski się przyłączył, no niestety zginął, natomiast Stella Sawicki przeżył, potem wylądował na emigracji, ale i teraz jest, tu jest pewnego rodzaju, już kończę, minutka i to jest naprawdę finał, że jest to pewnego rodzaju obraz tego, jak osoba inteligentna potrafi sobie poradzić w nietypowych i różnych dziwnych warunkach, ponieważ Stella Sawicki, mając dość dobre koneksje rodzinne, szczerze mówiąc, w armii w Rosji i w armii rosyjskiej, mógł stać bardzo wysoko. Mógł zostać pułkownikiem, generałem i tak dalej, w sumie z tą uczelnią, którą ukończył, bo to ukończyło dosłownie może nie promile, ale procenty pojedyncze osób, które miały to wykształcenie akademickie. I on, będąc na emigracji, postanowił zostać lekarzem. Poszedł w wieku 40 lat bodajże, około 40, poszedł na studia medyczne, tąże medycynę skończył i potem był praktykował normalnie jako lekarz. Oczywiście potem był swego rodzaju ikoną powstania, ale również właśnie pomagał to w tenże sposób. Natomiast tak mi się jeszcze kojarzy sprawa związana właśnie z właściwie, jak takie osoby oceniać. Przyznam się, że to byśmy musieli chyba wejść w ich głowy w danym momencie i zobaczyć, jak oni właściwie myśleli, bo czasami jest to po prostu pewien impuls, niekiedy, załóżmy, nie wiem, chęć zdobycia żony albo narzeczonej, przypodobania się innej osobie, niekiedy ucieczka przed tą żoną, takie też się zdarzały przypadki. I potem to, że załóżmy miało się jakichś wierzycieli, mówi, no to jak pójdę do powstania, no to będę stanę się bohaterem, no to lepiej być bohaterem niż niesolidnym dłużnikiem, no i oczywiście też tak można znaleźć takie przypadki. W każdym razie jest to grupa ciekawa, wspaniała i przynajmniej, tu jeszcze dodam do profesora Guraka jedną rzecz, jest taki jeden aresztant rotniczy, czyli Jan Czerski. Trafił do roty aresztanckiej w Orenburgu, potem tam się jakoś wkręcił w tego, że w badania naukowe, potem oczywiście trafił w ramach starań różnego rodzaju osób pomocnych na osiedlenie się na Syberii i tam został znanym podróżnikiem. Oczywiście tego, ale pokazuje, że można było z takiej właśnie roty przejść również
troszeczkę dalej. Oficerowie tam nie trafiali przeważnie, ale na przykład to też tłumaczyło to, że po to, żeby być ukaranym karą cielesną, trzeba było nie być szlachcicem, czyli już wtedy, kiedy się tego szlachcica pozbawiło różnego praw nabytych i dziedzicznych, wtedy już można było takiego delikwenta ukarać tak, jak się chciało. Dobrze, to ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem.